Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o zasilaniu, a dokładnie o listwach zasilających. Jak wiemy, stabilne zasilanie dla naszego komputera jest bardzo ważne. Przede wszystkim musi być w nim dobry i sprawdzony zasilacz, ale ważna też jest listwa, do której podłączamy komputer i inne urządzenia. Powinna mieć odpowiednie certyfikaty, zabezpieczenia i być po prostu produktem wysokiej jakości. W dzisiejszym filmie jeden z takich produktów właśnie zobaczycie. Jest to właśnie ta listwa firmy Brennenstuhl. Model nazywa się Hugo. Cenę takiej listwy sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Ok, więc przed nami listwa zasilająca firmy Brennenstuhl, model Hugo. W Polsce dystrybutorem tego sprzętu jest firma Hama Polska, którą doskonale znacie z mojego kanału. Tak więc, jak widzimy, listwa jest w kolorze żółtym, do wyboru mamy kilka kolorów, ale to oczywiście nie jest najważniejsza jej cecha. Jak widzicie, listwa posiada cztery gniazda, kontrolkę pokazującą włączone zabezpieczenie oraz włącznik. Długość przewodu to 2 metry i mamy tutaj zabezpieczenie 19,5 tysiąca amper. I listwa ma 4 gwiazdki. O co chodzi, zobaczycie za chwilkę, ponieważ z tyłu jest więcej o tym. Natomiast to jest bardzo fajne, jak widzicie, sama listwa ma takie zaślepki, które są po prostu zabezpieczeniem przed dziećmi. Jeśli mamy w domu małe dzieci, ja na przykład mam córkę w wieku 3 lat, to takie zabezpieczenia są obowiązkowe, ponieważ dzieci, jak wiadomo, lubią we wszelkie dziury pchać swoje paluszki. Dlatego w tym momencie już mamy zabezpieczoną taką listwę. Nie musimy dodatkowo kupować wkładek takich plastikowych zabezpieczających. Tak więc bardzo fajna rzecz dla ludzi z dziećmi. No i widzicie, mamy takiego tutaj super bohatera, który oznacza po prostu tyle, że ta listwa ochroni nasz komputer, nasz sprzęt podłączony do niej, nawet przed wyładowaniem elektrycznym spowodowanym uderzeniem pioruna. Nikomu nie życzę doświadczyć uderzenia pioruna, natomiast gdyby to się stało, nasza instalacja elektryczna dostanie takim piorunem, ta listwa powinna odciąć po prostu zasilanie, przyjąć ten ładunek na siebie, a nasz komputer nie ucierpi, przez to zaoszczędzimy naprawdę mnóstwo kasy. To chyba nie podlega żadnej wątpliwości, że warto mieć takie zabezpieczenie. No i widzicie, z tyłu mamy troszeczkę informacji, zabezpieczenie przepięciowe i odgromowe. No, czyli to, o czym powiedziałem. I w takiej skali mam tutaj 3 gwiazdki, takie podstawowe zastosowania. Tutaj już takie lepsze. 5 gwiazdek to już są profesjonalne zastosowania, to już są droższe sprzęty. Natomiast tu mamy do zastosowań domowych bardzo dobry poziom zabezpieczenia. Na dole widzicie, mamy także specyfikacje, parametry i możemy tutaj podłączyć w sumie urządzenia o poborze do 3,5 tysiąca W, czyli naprawdę sporo. Czyli możemy nawet podłączyć sobie tutaj kilka bardzo wymagających PC-ów. Tak więc bardzo fajnie. A teraz sobie ją otworzymy, jeszcze rzucimy okiem na jakość wykonania. We wnętrzu mam jeszcze taką instrukcję, także w języku polskim. Możecie sobie tutaj szybko rzucić okiem, jakie są podstawowe cechy. Naprawdę solidny sprzęt. Mamy tutaj też, jakie normy spełnia ta listwa. I też informacje, że ochronnik przeciwprzepięciowy może się zużyć. Ale oczywiście to nastąpi dopiero w wyniku jakiegoś przepięcia, przeciążenia, uderzenia pioruna czy awarii naszej instalacji, takiej już poważnej. Wtedy wiadomo, listwa jest do wyrzucenia, ale swoje zadanie już spełniła i po prostu cały ten szkodliwy ładunek wzięła na siebie. No i oto sama listwa, moi drodzy, powiem Wam, że jest dość masywna. Kabel, zobaczcie, mam naprawdę gruby, tak więc te 3,5 tysiąca W spokojnie uciągnie. Wtyczka też porządnie wykonana. Obudowa, jak widzicie, taki fajny, lekko świecący plastik. Naprawdę wydaje się to być dobrej jakości. No i same te gniazda też wydają się być fajnie zrobione. Włącznik jest taki gumowany. Tak więc fajnie się nim operuje. No i mamy samą kontrolkę. No cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Ja tej listwy będę teraz używać na co dzień
przede wszystkim do zasilania mojego komputera, ponieważ mój komputer jest dla mnie rzeczą naprawdę cenną, dlatego chcę, żeby miał jak najlepsze zabezpieczenie. Tak więc inne gadżety, takie mniej powiedzmy cenne, będę podłączał jeszcze w razie potrzeby do drugiej listwy, takiej starszej, którą mam, natomiast która nie ma takich fajnych zabezpieczeń gadżetów jak listwa firmy Brennenstuhl. Dlatego w tej chwili mogę spać spokojnie, bez obaw o mój komputer, nawet w razie przeciążenia sieci lub, nie daj Boże, uderzenia pioruna, mój komputer będzie bezpieczny. No cóż, Wam mogę tylko polecić tą listwę. Pamiętajcie, ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu, a na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was, cześć!